Hejo, tu Samojet. Oto kolejny odcinek z Wiedźmina, edycja rozszerzona. Ostatnio był odcinek z bandytami, tak bardziej. I tak porobimy może inne zadania też. W końcu by trzeba było się udać na te Kokacydium. Może teraz do Szalin wpadniemy. Tu zadanie. To później zrobimy. Tylko gdzie jest to zadanie miecz przeznaczenia? Znaczy pamięć ostrza to była. A, pamięć ostrza. Nie. Miecza na razie nie. No to jest racja akurat. Czy tam beczka była? Ja zbierę drzewy tu. Oreny mieliśmy. Mamy orenów dużo. A wiem co to jest ta babcia. A witam, zapraszam. Proszę się czuć jak u siebie w domu. Geralt, jak mnie tu znalazłeś? Wspominałaś, że zatrzymasz się w Wyzimie. No tak, pracuję w szpitalu. Mam masę roboty. Nie chciałem ci przeszkadzać. Ale jak udało ci się ominąć tę starą jędzę? Mówisz o tej miłej i starszej pani z parteru? Nie zgrywaj się. Ta stara żyć mi nie daje. Starzy ludzie już tacy są. To prawda. Przynajmniej czynsz malutki. A lekarzom jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość ludzi wybyła za granicę. Ty zostałaś. Ktoś musiał. Tak czy inaczej. Tak? A w sumie to jest polska gra, to wzorują się na Polsce. Mam sprawę. Tak? Podobno widziałaś Koena. Tak, to prawda. Skąd wiesz? Znalazłem jego miecz. Wiem tylko, że zginął podczas bitwy pod Brenną. Na moim stole operacyjnym. Leczyłaś pod Brenną? Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego. Najlepszego lekarza, jakiego znałam. Znałaś? Zginął podczas plagi Katriony w Mariborze. Był niziołkiem, ale operował jak mało kto. Przy nim wszystko wydawało się proste. Zszyj czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Na pewno będzie dobrze. Nie zrozumiesz. Przykro mi, Szani. Nie znałem go. Wiesz coś o tym mieczu? Nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś, idź do krasnoluda Zoltana Ciwaja. Nikt nie zna się na broni tak jak on. Widać, że to jest drugie zadanie poboczne. Ta pamięć ostrza. Na szczęście automatycznie zapisało mi grę. A bandyta się tu zapodał jakiś. Jednak silny będzie lepszy styl. Ja, racja. A srebrnym mieczem atakowałem. To trzeba stalowym. Fistech. Okazji miał też. Nie warto tam nie piesku. I co tu porobić jeszcze? Poszukiwany. Może wysłuchajmy jeszcze tego Vivaldiego krasnoluda. I kolejni bandyci. Boże, kolejny! Ile tu ich jest? I ten piesek musi na to patrzeć. On śpi na podłodze? Czego? Witaj, krasnoludzie. Od razu krasnoludzie! Od pierwszego słowa segregacja rasowa! To tak, Polsce jak mam też się do ciebie zwracać? Jesteś taki jak wszyscy, jak to całe cholerne miasto. Wyzima! Wszystko dla ludzi, nic dla nas! Nie jestem mieszkańcem Wyzimy ani człowiekiem. Kim w takim razie mutantem jesteś? Jestem Wiedźminem. Mutantem. A, to przepraszam. Sądziłem, że jednym z tych wyzimskich sukinsynów. Nazywam się Golan Vivaldi. Mój szacowny kuzyn z Nowigradu, Wim Vivaldi, miał okazję poznać Wiedźmina. Ponoć zajmował się windykacją. Jestem Geralt. A kto to był komornikiem, skoro windykacja? Nie zajmuję się długami. Bank? Co cię sprowadza, Wiedźminie? O, możesz bank? A gdzie komornik? Prowadzę śledztwo, a konkretnie szukam przywódcy pewnej organizacji. I ponieważ jestem krasnoludem, wydaje ci się podejrzany? Podejrzanych jest kilku, nie tylko krasnoludy. O co ci chodzi? Chcę, żebyś wiedział, że mam cię na oku. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał bardziej konkretne zarzuty. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Rozpracowałem sprawę kontaktów Azara Javeda. Ciekawe. Przepraszam za podejrzenia. Wiem, że straciłeś kontrolę nad bankiem. Miło, że zdobyłeś się na takie wyznanie wobec krasnoluda. Żaden problem. Coś ci powiem o Javedzie, może użytecznego. Nawet drobiazgi mogą okazać się przydatne. Trafiłem na jego nazwisko w papierach sprzed kilkunastu lat. Opłacał przez mój bank czesne w szkole czarodziejów w Ban Ard. Nie skończył jej. Usunęli go w trybie karnym. Ponoć zajmował się dziedzinami magii, które nawet naszym magikom wydają się złe i odrażające. Przestał płacić i zniknął z systemu bankowego. A więc masz do czynienia z renegatem i to niebezpiecznym, skoro udało mu się uniknąć śmierci z rąk magów. Szybkie zadanie nawet. Co cię sprowadza? Mam nadzieję, że uda ci się odzyskać majątek. Nie tylko o pieniądze tu chodzi. Ten bank należał do mojej rodziny od wieków, a teraz jakiś ludzki partacz, bez wykształcenia. Szkoda gadać. I wy, ludzie, nazywacie to prawem i sprawiedliwością? Aluzja do PiS-u mi tak, nasze słuchać. Bywaj. Właśnie słyszałem ciekawo z Karowicz, Minier 1, że tam były takie aluzje do PiS-u. Jedną już napotkałem tu. Widać, kogo twórcy nie popierają tu. Staram się nie mieszać polityki, ogólnie do mojego kanału. O, tu do tego detektywa podejdziemy też. Na razie nie będę spoilerował, co z tym detektywem jest. On tu będzie chyba u góry. Proszę, proszę, któż to zawitał w nasze skromne progi? Zapraszamy. Geralt z Rivi. Wiedźmin, rezun jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. Jak mogę pomóc? Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Kodringera i Fena, to wystarczy? Te nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. Zapłacę. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się tą sprawą. 100 pytań do... Azar Jawed. Coś ci to mówi? Obiło mi się o uszy. Dlaczego szukasz Javeda? Powiedzmy, że żyć Javeda ma umówione spotkanie z moim butem. Normalnie kasuję za to pieniądze, ale tobie powiem gratis. Sprawą salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. Kontynuuj. Salamandrą dowodzi Azar Jawed, zelikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne, bardzo niebezpieczne eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. Kto może pracować dla Javeda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim. Może uda się coś z niego wycisnąć. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż Miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie? W lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. Informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Wiesz coś więcej o więźniu z salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnica, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego no tak, dowiemy się, jak przesłuchasz więźnia. Zobaczymy. Jeszcze jedno. Sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę, zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wyjdę o północy. Wiedźmina coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Ale gęster tu biegł, stalowy. O, ginę, ginę! Gdzie mnie pogrzebią, kiedy umrę? Na pewno gdzieś pogrzebią. Muszę sprawdzić, nie przetrzymując ciąga salamandry. No może pójdziemy na te bagna też? Spróbować z Kokacydium zawalczyć. Ale wszystkim eliksiry trzeba zrobić. Chodzi mi o jaskółkę. Ja mam dwie jaskółki, ale... przydałaby się jeszcze jedna. Widzę trupojady. Otrzymano nowe talenty. My to rozwiniemy je. Znaczy wydamy. Co tu się przyda na Kokacydium? Na pewno styl srebrny silny. A jeszcze eliksiry miałem zrobić, kurczę. No dobra, to zrobimy eliksiry. Ale Kaj wyrzuciło tą bazalę chemiczną. No i kurde, straciłem je tą białą mewę. A, nie straciłem jednak. Wystarczy tam zrobić? O. Tak zrobimy. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Przewieź mnie na czas. Tak. To sobie przewiniemy, bo... czyżby nowy klient? Popłynęliśmy już wiele razy. Znaczy raz płynęliśmy. Kim tylko jesteś? Wiedźminem. Wiedźminem? Proszę, proszę, a myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. Bonhart? Nie słyszałem. I już nie usłyszysz, gryzie ziemię. Wszyscy w tym fachu prędzej czy później trafiamy na lepszego. W tym fachu? Jestem łowcą głów. Jaką masz do mnie sprawę? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. A co tam chciał? Nareszcie ktoś się zgłosi. Przyjdę jak tylko... czekam. Sorry, że pominąłem. Kim był ten Bonhart? To miał być nie. Stary Leo był legendą. Widziałem, jak pracuje. Wiesz, Wiedźminie, w pewnym sensie był do was podobny. Zabijał bez gniewu, smutku, bez żadnych emocji. Tak jak ty zabijasz, bo ja wiem, kulawego utopca. Był najlepszy, wysoki, chudy i te oczy. Jedno spojrzenie tych rybich, pustych oczu wystarczało, żeby złamać człowieka. Był magiem? Nie. Był normalnym człowiekiem, to znaczy fizycznie. Zabił nawet kilku wiedźminów. Takich, co to się wieśniakom narazili. Na nic się zdały te wasze magiczne sztuczki i wiedźmiński refleks. Ale nie żyje, jak mówisz. Trafiła kosa na kamień. Tak. Uważaj na siebie, wiedźminie. Bywaj. Zapiszę sobie w grę w razie czego. Tego dziadka odprowadzimy też. Nie jest nam ludzi nie ob... Tak? Za robotą. To przebijamy już. Bo było... Zaznaczymy sobie ten cel. Idziemy. Te rozmiękłe dziury w ziemi to chyba doły z gliną. A to szybki czas tej walki. Doły z gliną! To tutaj pracują się cholera... Dziwata ludzi, ale ciekawe, jakie? Dokładnie. To było już... O! I walczymy! No nie! Jeszcze raz próbuję, prawie było już. Witamy tego jumpiera jeszcze raz. Bywa. A było to już. Nam ludzi nie tak zaropa myśl. To zbiorowisko chałup wygląda mi na wioskę ceglarzy. Sobie później z nim pogadamy. Zrobię jeszcze jeden zapis, żeby od nowa wszystkiego tak nie robić. I zamych sobie muszę przygotować. Eliksir. Ta kapliczka jest. Znaczy, tu są utopcy najpierw. Się zregenerować jaskółka i tu będzie Kokacydium na pewno. Pomijamy ich. W końcu Kokacydium jest najważniejszego. O! I mamy tego gadatka. Zamieć. No i kurde! Zabity. Jeszcze raz. Na spokojnie. To idziemy jak najszybszą drogą. Najpierw tych gadatków wyduczemy. Jest puszczyk jeszcze eliksir, to puszczyk weźmiemy. O. Wow, nareszcie! Utłuczyliśmy te cholerstwo. No, jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci, wnusiu. Nie jestem twoim wnusiem. A ja nawet cię lubię. Jeżeli kiedyś będziesz miał ochotę, wpadnij. Pokażę ci moje książki, Dam herbaty i gulaszu. Wnusiu, jesteś wiedźminem, prawda? Niedawno spotkałem na bagnach wiedźmina, ale nie był taki uprzejmy. Spotkałeś wiedźmina? Co możesz o nim powiedzieć? A tobie, wnusiu, chętnie opowiem. Łaził tu, kręcił się, wypytywał i wyglądał, za przeproszeniem, jakby się nie mógł wypróżnić od tygodnia. Pewnie zła dieta. Nie interesują mnie jego problemy żołądkowe. Wiem, ale powiem ci, wnusiu, że on się bał. Kręcił się najwięcej koło dołów. To tchórz, a nie wiedźmin. Z wioski ryją w glinie jakieś krety. Nic więcej nie wiem. Dzięki, dziadku. I zakończyliśmy to zadanie. Posąg przedstawiający 3 różne kobiety. To mi coś przypomina. U stóp widzę chyba coś na kształt ołtarza. Dobry, że i to tyle w tym odcinku. Jeśli się podobało, to dajcie łapkę w górę, suba i komentarz. Do następnego filmu. Yo!